Kibice, działacze i trenerzy w zaciszu klubowych korytarzy po cichu pisali scenariusz dla GKS-u Katowice na sezon 2011-2012. Zwycięstwa, punkty, awans. Życie pisze jednak swój scenariusz i to na zielonej murawie. Porażki, brak stylu, bieda i kompromitacja w każdym meczu. Pod względem bazy, możliwości treningowych, a nawet finansowym, co potwierdza zgrupowanie przed ostatnim meczem w Łęcznej, Gieksie niczego nie brakuje. Nie brakuje jej także wsparcia różnego rodzaju specjalistów. Z zespołem od kilku już tygodni pracuje psycholog. Jak pokazuje boisko, albo pracy z drużyną jest na tyle dużo, że jest to czas zbyt krótki, by mówić o zadowalających efektach. Albo bardziej od psychologa potrzebny jest egzorcysta lub cudotwórca. Cudotwórca to jednak to taki się jeszcze w piłce nie znalazł i tutaj nie ma w ogóle co o tym mówić, bo nie ma nikt takiej jakiejś czarodziejskiej różdżki, która dotknie i zaraz będzie drużyna wygrywała. Nie, ja tylko mówię, muszę być optymistą i patrzeć na to jakby w taki pozytywny sposób i cały czas do tego ich też nakłaniam. Myśmy w Łęcznej, która jest dzisiaj liderem tej tabeli, w pierwszej połowie grali bardzo dobre spotkanie i mogliśmy śmiało tam prowadzić jedną czy nawet dwoma bramkami. Wtedy Łęczna nie byłaby liderem, a myśmy zdobyli kolejne punkty i ta drużyna na pewno by zaraz momentalnie w siebie bardziej wierzyła. Straciliśmy bramkę w najgłupszym momencie, czyli w 30 sekundzie drugiej połowy i coś zeszło, że nie damy rady, że Łęczna się już teraz rozpędzi. I to jest właśnie też kłopot. Tej drużynie jest potrzebne zwycięstwo i musimy zrobić wszystko, żeby wygrać jutro, bo mówię, nam jest to potrzebne jak rybą tlen, no nie ma co tutaj mówić. Teoretycznie GKS wszystko ma, nie udaje się. Dlaczego? No to jest takie pytanie, które by można było bardzo mocno rozciągnąć i trochę dłużej o nim porozmawiać niż tak jakby w jednym, drugim zdaniu. Na pewno wynik jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje i zawsze wynik jest najważniejszy. Natomiast problemy są, pewnie, że my mamy fajne warunki organizacyjne do tego, żeby się dobrze przygotować do meczu i zdajemy tego sprawę. Natomiast głównym naszym problemem jest to, co się dzieje z nami w czasie gry, w czasie meczu, kiedy jest przeciwnik, kiedy są kibice. I tutaj rzeczywiście ta drużyna ma jeszcze sporo kłopotów. Piłkarze Gieksy na pytanie, dlaczego nie potrafią zagrać przez całe spotkanie na tyle dobrze, by wygrać. Także odpowiedzi znaleźć nie potrafią. Ja jestem w takiej sytuacji pierwszy raz i nawet sam nie wiem dokładnie, jak na to reagować, jak się po prostu zachowywać. I szczerze, naprawdę nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co jest tego przyczyną. Myślę, że to jest głównie pytanie, może można kierować do trenera. No, myślę, że do nas też, no ale... No naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, no staramy się, no ale niestety nam brakuje nam szczęścia i brakowało nam szczęścia może w pierwszych kolejkach, no teraz no coś w nas siadło i nie wiem, i nie umiemy tego znaleźć, żeby to naprawić. Jutro Katowiczan czeka teoretycznie po prostu kolejny mecz sezonu, jednak w kontekście miejsca w tabeli oraz rywala, czyli ostatniej drużyny ligi, to spotkanie urasta do rangi meczu prawdy. To są duże słowa, ale no jest to na pewno bardzo ważny mecz dla nas, bo w końcu musimy wygrać, tak? Nie mamy już się co szczypać, że się remis nawet będzie zadowalał, czy po dobrej grze remis. Nie ma co gadać na ten temat. Zagrajmy nawet jakiś gorszy mecz, ale wygrajmy, zdobędźmy w końcu te trzy punkty. Spotkanie Gieksy z Polkowicami jutro przy Bukowej o godzinie 19:00.